Większość Polaków nie wyobraża sobie tradycyjnego obiadu bez najpopularniejszego składnika, jakim są ziemniaki. Ta roślina, która trafiła do nas w XVIII wieku, szybko zadomowiła się na naszych stołach. Jej smak oraz popularność sprawiły, że od kilku lat w Kraplewie obchodzi się ich święto. Piąty Mazurski Dzień Ziemniaka pokazuje, że frekwencja wzrasta, ludzie są zainteresowani. Jest to okazja do bliższego zapoznania się właśnie z tą rośliną, niejako też i spędzenia miłego czasu w plenerze. Organizatorem Święta Ziemniaka w Kraplewie jest gmina Ostróda oraz pomorsko-mazurska hodowla ziemniaka w Strzekęcinie, która co roku prezentuje nowe odmiany tej niezwykle popularnej rośliny, z której na nasze stoły trafiają różnorodne potrawy. No, ziemniak jest bardzo, bardzo, bardzo ważną rośliną, zarówno jako pokarm dla podstawa wyżywienia człowieka, jak również roślina, która dostarcza, która jest wykorzystywana w przemyśle w różnych kierunkach i stąd to takie duże zamieszanie dzisiejsze. Tradycyjnie na gości Mazurskiego Dnia Ziemniaka czekał konkurs kulinarny na najsmaczniejsze placki ziemniaczane. Organizatorzy w tym roku postanowili konkurencję rozbudować, dzieląc ją na dwie kategorie. O tytuł najlepszych placków walczyły podmioty gospodarcze oraz sołectwa. Kucharze na przygotowanie potrawy mieli zaledwie 30 minut. Ich pracę oceniało jury oraz publiczność. Jest to święto takiego produktu lokalnego, jakim jest ziemniak. Myślę, że tego typu tradycje powinny być kontynuowane. Ludzie się spotykają, porozmawiają, mogą podegustować różnych produktów, a konkurs będzie na najlepsze placki ziemniaczane. Komisja konkursowa po burzliwych obradach w kategorii sołectwa uznała za najlepsze placki zrobione przez przedstawicieli z sołectwa Lubajny. Na drugim miejscu znalazły się placki tyrowskie, a trzecie miejsce zajęło sołectwo Pacultówko. W kategorii podmioty gospodarcze uznano za najlepszą roladę z placka ziemniaczanego wykonaną przez przedstawicieli dworu Kraplewo. Mazurski Dzień Ziemniaka w Kraplewie od wielu lat cieszy się sporym zainteresowaniem widzów. No dopiero żeśmy przyjechali, pierwszy raz tu jesteśmy, no zobaczymy, na razie jest fajnie. Bardzo fajnie, bardzo sympatycznie, jak zresztą co roku, bardzo fajnie. Troszeczkę pogody brak, ale tak jest ślicznie. No zorganizowane jest super, no jestem pełna pod wrażeniem, bo jestem w ogóle pierwszy raz. Mimo iż tego dnia ziemniak cieszył się ogromnym zainteresowaniem, to goście piątego Mazurskiego Dnia Ziemniaka nie mogli się jednak oprzeć smakowi pieczonej kiełbaski.